już szeleszczenie kartek, a to jest znak, że jesteśmy na antenie. I powoli zaczynamy. Temat długi dzisiaj, dużo punktów. Ale da się to ścisnąć. Da się to ścisnąć. Ciekawe, jak ty to zrobisz. Już mnie to ciekawi. Moje pierwsze odczucie? Tak. Niesłychanie praktyczne rzeczy. Bałem się, że będzie jakiś przesyt teologii. Liznęli troszeczkę, ale dużo jest fajnych, praktycznych zastosowań, jak przeżywać Eucharystię. No to może od tego zacznijmy. Bo dzisiaj trzeci sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. Tak, tak, oczywiście. Podjąłeś bardzo piękny temat praktycznego przeżywania Eucharystii zgodnie z katechizmem. Dwie praktyczne rzeczy, które przeczytałem w katechizmie i tak mnie dotknęły, że każda Eucharystia to jest wołanie Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. Tym bardziej to przeżywam, bo mamy Adwent i w Adwencie tak wołamy. I katechizm mówi, że z jednej strony wspominamy w Eucharystii, co się wydarzyło. Wiemy o tym, krzyż, męka, zmartwychwstanie. Ale cały czas jest odkrywanie tego, do czego idziemy. Że będzie jakaś świątynia w niebie, że będzie niebieskie Jeruzalem i tam dopiero będzie pełnia. I każda msza święta to jest owszem wspominanie, ale wyczekiwanie tego, co ma się objawić na końcu czasów. I to Maranata, katechizm, tak mnie wyrwał tylko z czasu Adwentu. Pokazał mi katechizm, że to jest każda msza święta, to jest Maranata. No to ja bym tutaj to rozwinął nawet troszkę. I znalazłem takie coś, że Eucharystia to jest pokarm dla każdego, kto został ochrzczony, który ma takie dwa wymiary. Pierwszy to jest taki, aby się rozwijało wszystko to, co otrzymujemy na chrzcie świętym. Czyli z jednej strony na chrzcie dostajemy już pełen pakiet, jak mówiliśmy, całą łaskę Pana Boga, ale ponieważ mamy ludzką kondycję, to potrzebujemy czegoś, co nam będzie ciągle pozwalało rozwijać to bogactwo chrztu w życiu i to jest Eucharystia. A drugie jest właśnie to, o czym ty teraz powiedziałeś, że Eucharystia to jest przywoływanie Pana Boga, które się powinno rodzić z takiego wielkiego pragnienia Boga. I znalazłem takie spojrzenie na Eucharystię jako na coś, co z jednej strony zaspokaja trochę to pragnienie Pana Boga, ale z drugiej strony powoduje, że jeszcze bardziej się woła Maranata, że jeszcze jest większe to pragnienie Pana Boga. Tak. Z każdą Eucharystią. I katechizm jest ładnie podzielony na te punkty, natomiast w jednym z tych punktów przeczytałem praktycznie. Komunia święta, msza święta oddziela nas od grzechu. Tak. To jest też taki temat bardzo ciekawy. Im częściej jesteś do komunii świętej, im bardziej jednoczysz się z Chrystusem, im częściej uczestniczysz w Eucharystii, to ona cię siłą oddziela od grzechu. Ona odsuwa ten grzech od ciebie i w drugim punkcie zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych. Chroni nas, żebyśmy nie planowali sobie popełnić grzechu, który by mnie oddzielił od Eucharystii. Od Pana Boga. No im więcej ciebie, tym więcej ciebie, nie? To jest takie... To jest ważne, bo o tym się w ogóle nie myśli na Eucharystii. My raczej myślimy z perspektywy, że żeby pójść do komunii świętej, no to muszę się wyspowiadać, jeżeli mam jakieś grzechy śmiertelne, grzechy ciężkie. Ale nie myślimy o tym, że karmiąc się Eucharystią, uczestnicząc w komunii świętej, w Eucharystii, stawiam sobie taką ochronę, jak gdyby, no nie? Tworzę sobie takie pole ochronne dla grzechu, że mnie tak łatwo nie dopadnie. No trzeba to świadomie przeżywać. No i wynotowałem sobie nawet punkt 1387, aby odpowiednio przygotować się na przyjęcie Eucharystii, uczestniczyć w Eucharystii. Postawa zewnętrzna, gesty, ubranie powinna wyrażać szacunek, powagę i radość tej chwili, w której Chrystus staje się moim gościem. No niesłychanie praktyczny katechizm. Dobrze, że nie napisali, że krawat trzeba sobie ubrać. Ale czasem warto o tym przypomnieć, no nie? Że Eucharystia domaga się od nas takiego wyjątkowego podejścia. Już nie mówię o tym, jak było kiedyś, że było ubranie w domu tylko na niedzielę na mszę świętą i nie ubierało się go na nic innego. To było najbardziej eleganckie, które było. Mam jeszcze mnóstwo takich praktycznych rzeczy. To słuchamy, słuchamy, bo te praktyczne rzeczy... Znaczy, może to jest dobry też przewodnik, bo tych punktów jest dzisiaj bardzo dużo. Moglibyśmy próbować je tak na siłę zgniatać, żeby zmieścić się jakoś w czasie z tymi punktami, ale jeżeli pójdziemy tymi praktycznymi rzeczami, to siłą rzeczy zobaczymy też taką głębię teologiczną, bo one zawsze są połączone. No nie? Nie ma praktyki Eucharystii bez tej głębi. Każdy, kto czyta jakiś tekst, to mówi, że jeżeli coś cię zafascynowało, coś ci dało do myślenia, to warto się tym podzielić.
bo jest to także odkrywcze. Dziel się, księże Piotrze, dziel się z nami, ile możesz. Mam. Bardzo mi się spodobało, jak katechizm mówi, że cała msza święta to nie jest jakiś wymysł ostatnich lat czy ostatnich wieków, tylko że to jest jedna wielka, ciągła tradycja. I odnośnie struktury mszy świętej, katechizm przywołuje świętego Justyna, który opisywał, jak wtedy wyglądała u nich. W drugim wieku. W 155 roku. Tak, w drugim wieku. I tu jest w katechizmie, można sobie to do tego wrócić. Oni tam tak samo mieli liturgię słowa. Mnie uderzyło tutaj po przecinku, że księgi apostolskie i prorockie czytano tak długo, jak czas na to pozwalał. To rewelacja. Oni inaczej rozumieli czas. I dopiero potem było jakieś kazanie. Tak, tak. A pamiętasz? Nie, jakieś. Właśnie, bo to jest też ważne. Tam jest konkretnie powiedziane, jakie było kazanie, na czym polega głoszenie homilii. Żeby ludzie naśladowali te wzniosłe nauki. Napominać i wskazywać, w jaki sposób zastosować to słowo, które usłyszeli w swoim codziennym życiu. Które było tak obficie czytane. Tak, tak. I pamiętam, często ksiądz biskup mówi, chyba cytuję jednego z ojców Kościoła, który miał w ramach swojego kazania gdzieś tam zapisać: ludzie wydają się zmęczeni, coś przysypiają, a przecież mówię dopiero drugą godzinę. Ale wtedy tego było sporo. Potem była wspólna modlitwa wiernych. Był znak pokoju, troszkę w innym miejscu niż my teraz go mamy. Tak, przed jak gdyby ofiarowaniem darów. Przed tym napełnianiem kielicha i przed podnoszeniem pateny. Co się dzieje później i tak jak teraz u nas jest tym momentem niekończącym, ale bardzo takim docelowym, Komunia Święta, przyjęcie Chrystusa. Tak. No i też katechizm mówi, że ogromną rolę spełniali wszyscy, którzy zanosili Jezusa do chorych, do tych, którzy nie mogli przyjść na Eucharystię. Teraz mamy to posługę naszych szafarzy, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Oni tą posługę spełniają, która kiedyś w pierwszych wiekach była naprawdę ceniona, bardzo ceniona. Tak, i wtedy to było tak, że rodziny zabierały. Ktoś z rodziny przychodził i zabierał Komunię Świętą bardzo często swoim bliskim, którzy nie mogli być na Eucharystii. Tak, albo tak. Diakoni zanosili. No i mówisz, że z tego rodzi się teologia, z takich ciekawych rzeczy. No i prosty wniosek teologiczny, Eucharystia i wiara w to, że Chrystus jest prawdziwie obecny, nawet po zakończonej liturgii i możemy przyjść go adorować, możemy do naszego kościoła zaglądać. Ale ja bym tu jeszcze piękniejszą teologię pokazał, bo ty powiedziałeś, że historia Eucharystii jest jak gdyby niezmienna w tej formie swojej od początków kościoła. Ale ja znalazłem takie coś, że historia ofiarowania chleba i wina, czy znaków chleba i wina, dlaczego jest niezmienna w ogóle? Bo nie można na przykład sprawować Eucharystii na ryżu i sakę. To były takie próby. Nie można dostosowywać chleba i wina, zmieniać z racji na kulturę, w której się sprawuje Eucharystię. No. Znalazłem takie coś, że w Eucharystii nie chodzi o to, co się je. Nie chodzi o jedzenie, o spożywanie. Tylko chodzi o to, że spożywanie chleba i wina jest włączeniem człowieka w całą historię zbawienia. Bo od początku, jak Pan Bóg prowadzi historię zbawienia, to robi to poprzez chleb i wino. I też katechizm o tym mówi, tam Melchizedek, ofiarowanie chleba. Tak. Katechizm bardzo długo opowiada tą historię. I mi się to bardzo spodobało, że opiera się na historii chleba i wina, która pokazuje historię spotkań Pana Boga z jego ludem i zawsze zawieranie z nim wtedy przymierza z człowiekiem. Tak. Nie? I to też pokazuje, że jak my się włączamy w Eucharystię, to włączamy się tak naprawdę w takie bardzo długie działanie Pana Boga, który próbuje zjednać sobie lud. Bo to jest ważny ten znak, ale ważne jest to wszystko, co wokół tego znaku się działo, no w sumie można powiedzieć tak żartem od początku świata. No od początku świata, nawet nie żartem, tylko na poważnie. No nie wiem, czy Adam w raju miał chleb? No niekoniecznie musiał mieć chleb. Ja spotkałem, czytając o tym, takie coś, że nie chodzi o sam chleb, chodzi o samo to, z czego chleb jest. Nawet cała historia tego, zanim powstało ziarno na ten chleb. 4000 lat trwało, zanim wprowadzono takie rolnictwo, które będzie dawało takie ziarno, z którego będzie można zrobić mąkę, która poprowadzi do chleba.
Czasami jak msza święta jest odprawiana w sposób recytowany, to ksiądz na głos mówi te słowa, które towarzyszą temu ofiarowaniu chleba. Tak, a wiesz skąd są wzięte te słowa? No to jest od naszych starszych braci w wierze. Od Żydów, tak. Od Żydów. Błogosławieństwo. I to jest błogosławienie chleba. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Tak. Tobie je przynosimy. To się też wiąże z przymierzem, które było nierówne, czyli tak zwane asymetryczne, że Pan Bóg obiecał się troszczyć, ale człowiek obiecał się dać to, co może. I to na Eucharystii właśnie widać, że dary, które ofiarujemy, to jest to, co my możemy przynieść, tak. Ale Pan Bóg daje coś jeszcze więcej, no nie? Nie było o tym w katechizmie, ale to chcę powiedzieć, że zanim zostaną ofiarowane chleb i wino, to często może być w kościele procesja z darami. I ważne jest to, aby to były faktycznie dary, a nie symbole darów. Kiedyś byłem świadkiem, że delegacja niosła taką koszulkę z lalki i mówi, to jest symbol naszej pomocy dla biednych. I ktoś się na to zrzymał, chyba nawet dokumenty kościoła, że jak dajesz dar, to daj dar, a nie symbol. Nie symbol, i tak. To ma być, to od samego początku było bardzo praktyczne. Czasami ksiądz na mszy świętej dostawał jakiś chleb, oliwę, ryby i dlatego później mył ręce. Teraz podchodzi ministrant z wodą i tam jest to obmycie. Niektórzy to też tłumaczą, że to jest takie obmycie, jak Piłat obmywał. No, nie, trzeba nie, to nie. Dobrze rozumieć właściwie, skąd ten znak w liturgii się wziął i dlaczego pozostał. Kiedy katechizm cytuje różne wypowiedzi Jezusa w związku z ustanowieniem Eucharystii, tam padają te słowa, gorąco pragnąłem spożyć z wami tę Paschę. No. I te słowa odnoszą się do każdej Eucharystii, do każdego z nas. Jak idziesz na Eucharystię, to mi rzadko niestety towarzyszy ta świadomość, że Jezus gorąco mnie tam pragnął. I myśmy o tym mówili w poprzednim odcinku przy bierzmowaniu, że bierzmowanie to jest taka troska o Kościół, że ja się rozglądam, patrzę, kogo mi jeszcze tu gorąco brakuje. Ja, a tu mam już tą Eucharystię i Jezus faktycznie na to odpowiada. Ja gorąco pragnąłem, żebyś tu był. No to się wiąże też z dzieleniem pokarmem. Bo jak się komuś daje pokarm, to się mu mówi, chcę, abyś żył. Czyli to pragnienie Jezusa, żeby człowiek z Nim spożył Paschę, był z Nim przy ołtarzu, no to jest takie wielkie pragnienie Chrystusa, żeby człowiek miał życie. W tym wypadku życie wieczne, no nie? Bo pokarm jest na życie wieczne. Także to jak najbardziej. I ostatnia rzecz, jaką bym chciał przytoczyć, to historyjka o sędzim. Bo katechizm wymienia różne nazwy Eucharystii. Tak. I pośród tych nazw, że jest to komunia, że jest to święta i boska liturgia, że jest to msza święta, że jest to zgromadzenie eucharystyczne, wieczerza pańska, łamanie chleba, to mówi, że jest to też pamiątka męki i zmartwychwstania Pana. Że to jest pamiątka pewnego trudu, pamiątka ofiary. No i historia jest taka, przygotowywaliśmy się do życzeń świątecznych, słuchałem jakiegoś kaznodzieja amerykańskiego, i on porównywał taką sytuację, do sędziego przychodzi znajomy i mówi, dostałem mandat za szybką jazdę, wejrzyj mi to tam jakoś, wspomóż mnie. No i spotykają się po tygodniu i ten tak pyta, to udało się to jakoś tam wspomóc, załatwić? No udało się, no co, no zapłaciłem. No jak zapłaciłeś? Ja chciałem, żebyś tam jakoś użył tych swoich mocy sędziowskich, żebyś to jakoś anulował. A byłeś winny? No byłem. No to użyłem mocy sędziowskich. Domagało się, sprawiedliwość się domagała, żebym zapłacił. I przełożenie na naszą sytuację było takie, że myśmy czymś wobec Pana Boga zawinili. I Pan Bóg teraz nawet przez święta, jak przychodzi, to nie po to, że jest tak ładnie i pięknie, tylko przypomina, że są jakieś niewyrównane rachunki, a On je chce wyrównać, On sam chce zapłacić. To nie jest tak, że przychodzi i machnie ręką, tylko każda Eucharystia jest zapowiedzią ofiary, która się dokonała. To ja mam do tego taki obraz, który nam może pomóc w przeżywaniu Eucharystii. No. Że chleb, który ofiarujemy na ołtarzu, jest znakiem, albo inaczej jest tym, co zawiera w sobie tą wielką wolę Pana Boga, żeby uratować świat, wyrównać te rachunki. Dlatego właśnie, że ten chleb symbolizuje Chrystusa, który ofiarując się na krzyżu, to co ty powiedziałeś, spłacając ten dług, wypełnił tą wolę Pana Boga. Bo my na to rzadko zwracamy uwagę, że ten moment ofiarowania darów i przeistoczenia, czyli moment
przypomnienia, przeżywania na nowo ofiary Chrystusa, to jest tak naprawdę przeżywanie Chrystusa, który wypełnia wolę Boga, wolę Ojca. Tak. No nie? A tą wolą Ojca jest to wyrównanie rachunków, uratowanie świata. Tak. Więc to też warto myśleć o tym wtedy, kiedy jesteśmy na Eucharystii i widzimy ten moment ofiarowania. Ta potęga Eucharystii do mnie jakoś tak przemówiła, bo ktoś mówi, że nasza Eucharystia posoborowa to już nie ma takiej głębi czy świętości. Ale jak sobie to uświadamiam, co tam się dzieje, jak próbuję to rozgryźć, rozkminić i rozwikłać, to są tak nieprawdopodobne rzeczywistości, niezależnie od formy, czy to jest przedsoborowa, czy posoborowa, to dalej jest ten sam Chrystus. Dalej jest ta sama ofiara. Jest tak, tyle samo krwi przelewa. No ja jeszcze mam taki jeden temat, który mi się spodobał. Katechizm mówi w sumie niewiele, ale mówi o tym, że Eucharystia jest też rozumiana jako wiatyk. Wspominaliśmy o tym. Tak, wspominaliśmy o tym i my wiatyk rozumiemy jako komunię świętą, która jest udzielana... praktycznie na progu śmierci. Na progu śmierci. I to nie jest do końca prawda. O! Takie coś znalazłem, że to nie jest prawda, że to nie jest określenie... Kiedy się komunię świętą określa wiatykiem, to nie dlatego, że daje się ją na progu śmierci. Myśmy ją sprowadzili dzisiaj do tego, że nazywamy wiatykiem tą komunię, którą zanosimy umierającemu, ale komunia święta jako wiatyk jest tak naprawdę komunią świętą udzielaną zawsze. Zawsze, zawsze się przyjmuje komunię świętą jako wiatyk. No tak, nie, nie dlatego, że... Nie, nie, właśnie nie. Co chciałeś powiedzieć? Że zawsze trzeba być gotowym na śmierć. Tak, tak. Nie, nie, właśnie nie dlatego. Doszukałem się takiego czegoś, że rozumienie komunii świętej jako wiatyku, czy też Eucharystii, w której biorę udział czynny, czyli taki pełny, przyjmując komunię świętą, jest po prostu udzielaniem pokarmu na drogę człowieka. Ty jesteś w drodze, po idziesz. Po prostu na drogę, tak. Tak, po prostu na drogę. Wiatyk to jest coś, co się bierze na drogę. I to też jest fajne rozumienie Eucharystii. Jeżeli ja przychodzę w niedzielę na Eucharystię i wiem, że mam przed sobą kolejne dni tygodnia i pracę, rodzinę, obowiązki, czas, który muszę dobrze wykorzystać, to potrzebuję pokarmu na drogę, który będzie mi pomagał w tym wszystkim odnajdywać tego, który mnie prowadzi w tej drodze. Dobry. Więc wtedy ten wiatyk staje się czymś naprawdę głębszym, ale też nie zapominajmy o tym wymiarze zanoszenia go tym, którzy umierają. Nie wiem, czy masz jeszcze jakąś myśl, którą chcesz poruszyć? Kiedyś ksiądz profesor Staniek chyba wspominał taki zwyczaj w kościele, że jak się podnosiło potem kielich i ciało Pana Jezusa przed komunią świętą, przed komunią, po tych słowach Baranku Boży, to mówi tak: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Kto godzien, niech przystąpi, kto nim nie jest, niech czyni pokutę. Że takie słowa kiedyś towarzyszyły w tych poprzednich wersjach naszej liturgii. Jeden z ojców Kościoła tak prowadzą liturgię. I bardzo mi się spodobało, jak katechizm sięgnął znowu do tradycji i przytoczył słowa, które w tym momencie też padały, ale była to modlitwa eucharystyczna napisana przez kogoś innego. Jeśli pozwolisz, tam ludzie odpowiadali: Synu Boży, pozwól mi dzisiaj uczestniczyć w Twojej uczcie mistycznej. Nie zdradzę tajemnicy wobec Twych nieprzyjaciół, ani nie dam Ci pocałunku Judasza. Ale wołam do Ciebie słowami Łotra: wspomnij na mnie, Panie, w swoim królestwie. Mi się to bardzo spodobało i to wiesz dlaczego, bo ja mam słabość do dobrego Łotra. No, dobre to jest. To pokazuje, jak ludzie żyli wtedy biblijnie w Eucharystii, nie? Że te modlitwy łączyły takie bardzo ważne wydarzenia biblijne. Ja mam jeszcze tak naprawdę jedną rzecz, ale to już wiem, że może być bardzo trudne do podjęcia, czyli obecność Chrystusa pod postaciami chleba i krwi. Katechizm to, powiem szczerze, no powiedział tak szybciutko i prawie myślałem, że przemilczał, że o tym nie wspomnisz. Mówiąc, nie, ja bym tylko chciał jedną rzecz powiedzieć. Nie, nie będziemy wchodzić w całą tą teologię. Realiter substancjaliter. Powiedział, że jest prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie. I uświadomić chciałbym tylko jedno, żebyśmy mieli gdzieś takie pojęcie o tym, że coś, co istnieje prawdziwie i rzeczywiście, niekoniecznie istnieje fizycznie. Księże, doktorze, filozofie. Niekoniecznie istnieje fizycznie. O co chodzi? Skąd takie jedna myśl tylko? Bardzo często można, albo coraz częściej można się spotkać z takim zarzutem, że pod postacią chleba i wina jest takie fizyczne ciało Chrystusa.
że my je łamiemy, jemy. Nawet w niektórych krajach zachodnich można się spotkać z takim zarzutem do kościoła o prawie że kanibalizm. No nie? I obecność prawdziwa nie oznacza, że to jest obecność fizyczna. Jezus jest obecny całkowicie i można to łatwo pokazać, że nie zawsze jesteśmy na przykład tam obecni, gdzie jest nasze ciało. Można być na przykład na Eucharystii ciałem, ale obecnym być zupełnie gdzie indziej. Na przykład przy sprawach, które mam do załatwienia, przy kimś bliskim, kogo nie ma na Eucharystii. Nie, więc ta obecność jest na trochę innym poziomie. Chodzi o tak naprawdę ciało uwielbione, ciało duchowe Chrystusa, które jest inne niż to fizyczne nasze. No tak. Więc żeby mieć świadomość, że to nie jest takie proste, może będziemy mieć kiedyś okazję, żeby sam ten temat poruszyć. Bardzo ciekawy. Bo jest ciekawy, chociaż ale jest... tam jest to jeszcze, że jest obecny też substancjalnie, że jakaś substancja tak, jest. Tak, tylko to już trzeba teraz wejść w metafizykę, która dla nas jest w ogóle czarną magią, bo substancja to jest coś, co określa rzecz, ale nie jest tym, co jest zewnętrzne tej rzeczy. Jak ktoś zrozumie, o co chodzi, to jest dobry. To może... Także, ale tu bym chciał to jedną rzecz, żeby mieć świadomość taką właśnie, że to ciało i krew Chrystusa, które mamy na Eucharystii, nie są tożsame z fizycznym ciałem Chrystusa, który chodził po ziemi. Żeby czasem nie robić takiego znaku równości. Ta jego obecność jest duchowa i jest związana z jego duchowym ciałem, uwielbionym ciałem. Ale tłumaczyłem dzieciom na katechezie czy młodzieży, że substancjalnie to znaczy, że jest jakaś substancja, którą mogę konkretnie palcem wskazać. Tak. I ona wyraża tę inną formę obecności. Właśnie o to chodzi, że substancję jest ciężko wskazać palcem. Możemy wskazać tak zwane akcydenty, a nie substancje. A akcydentami jest na przykład chleb, który się przeistacza w ciało i wino, które się przeistacza w krew. To, co świadczy o tym, że to jest chleb, czyli kolor, kształt, to, co dotykamy, to, co widzimy. Więc wskazanie substancji w chlebie jest bardzo ciężkie. To jest bardzo świetna myśl, bo ona pokazuje, dlaczego tak dużo było problemów ze zrozumieniem tego. Dalej są. I dlaczego musiał się wypowiadać sobór, czy jeden, czy drugi przypominać. I że to nie da się powiedzieć w 3 minuty. Nie da się. Dlatego, żeby było wiadomo, że jest taki temat i że jest poważny, a już tak kończąc, ponieważ ty już pokazałeś wiele fajnych rzeczy, które można znaleźć w tym długim tekście Eucharystii, ja bym chciał tylko do jednego na koniec nawiązać. Na samym początku katechizmu, kiedy czytamy o Eucharystii, tego fragmentu, jest takie coś, że Eucharystia streszcza i podsumowuje całą naszą wiarę. Że w Eucharystii jest wszystko to, co dotyczy naszej wiary, tak bardzo skondensowane, ale z drugiej strony Eucharystia kształtuje nasze myślenie. I to mi dało do zastanowienia się, na ile faktycznie ja w swoim życiu myślę Eucharystią. Takie myślenie według Eucharystii, myślenie po przeżytej Eucharystii, no to jest coś, co myślę, że jest takim zadaniem na całe życie. I też może sprawić, że będziemy trochę inaczej podchodzić do Eucharystii, że kiedy na nią wejdziemy, to zobaczymy, czy ona ukształtowała coś w naszym myśleniu o świecie, o sobie, o drugim człowieku, o Panu Bogu. No bo to o to chodzi, nie? Jeśli z Eucharystii wychodzisz taki sam, jak na nią przychodziłeś, to tam nie byłeś. Mocne słowa jak na koniec. Bardzo dziękuję. Zapraszam Cię za tydzień. Wzajemnie. To będzie na Sylwestra. Będzie o pokucie. Przed karnawałem, a nie po.